Kołowrót życia, tom pierwszy, Wanda Plątnicka, czyta Adam Doroszuk, Sztokholm, Twoje narodziny. Gdy zastanawiasz się nad swoimi narodzinami, możesz odnosić wrażenie, że znalazłeś się tu na ziemi po raz pierwszy i że twoje pojawienie się w ciele maleńkiego dziecka jest początkiem twojej istoty. Jednak ciało niemowlaka nie jest początkiem twojego życia. Być może się, drogi czytelniku, zupełnie nie zgadzasz ze mną w tej kwestii, gdyż nie czujesz ciągłości swojego życia. Sądzić być może, że gdybyś już wcześniej żył, to powinieneś chociaż trochę zapamiętać z tego, co się z tobą działo, zanim się urodziłeś. Nie posiadasz tej pamięci, albowiem gdybyś ją miał, to przytłaczałaby cię ona tak bardzo, że zupełnie nie mógłbyś funkcjonować ani doświadczać tego, kim jesteś w istocie. Jednak pamięć tę posiada twoja jaźń, twoja wewnętrzna istota. Tracisz pamięć swoich poprzednich wcieleń również w tym celu, abyś mógł w znaczny sposób poprawić swój los czy swoje przeznaczenie na obecnym etapie rozwoju. Jeśli posiadałbyś, drogi czytelniku, pamięć swoich wcześniejszych wcieleń, posiadałbyś również wiedzę o tym, jak unikać wielu potrzebnych ci do rozwoju doświadczeń, jak równoważyć określone przyczyny. Jeśli jednak natychmiast zrównoważyłbyś owe przyczyny, prowadzilibyśmy nudne, nie dające satysfakcji stereotypowe życie. W związku z tym nie byłbyś w najmniejszym stopniu zainteresowany życiem, gdyż ono przestałoby być dla ciebie tajemnicą, a jedynie egzystencją przypominającą nudną grę, w którą bawiłeś się już tyle razy przedtem. Dokładnie wiedziałbyś, jak przejść przez pułapki życia i doskonale znałbyś owej gry zakończenie. Cały proces życia polega właśnie na tym, aby stale dochodzić do prawdy, stale przypominać sobie, kim jesteś w istocie. A ja chciałabym ci w tym, drogi czytelniku, dopomóc. Jak bardzo ważne jest, aby rozbudzić w sobie tę pamięć, możesz zrozumieć dopiero wtedy, gdy uświadomisz sobie, czym jest to, co my ludzie nazywamy śmiercią. Zrozumienie śmierci pozwoli nam w pełni zrozumieć życie, a to z kolei pozwoli nam zrozumieć siebie. Dopiero wtedy zaczniesz przypominać sobie, kim jesteś w istocie i co w tym wszystkim tak naprawdę i o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Chciałbym, drogi czytelniku, abyś na swoje życie spojrzał z szerszej perspektywy, przebywał tu i teraz w swym fizycznym ciele, a jednocześnie wiedział i stale pamiętał, kim naprawdę jesteś. Rozumiem, że trudno ci uzmysłowić sobie, kim jesteś, gdyż patrzysz na jakąś maleńką istotę, która akurat przyszła na ten świat, a ty spoglądasz na jej maleńki rozmiar, na jej nieporadność. Ten widok tak silnie działa na twoje mysły, iż masz wrażenie, jakbyś to ty sam, jak to maleńkie dziecko, dopiero co rozpoczął swoje życie. W pewnym sensie tak też jest, gdyż twoja stara, doświadczona dusza otrzymuje nową okazję do przeżywania swoich pragnień. Dlatego też dusza rodzi się w nowych okolicznościach, w nowym środowisku, wśród nowych ludzi. Kiedy uświadomisz sobie to wszystko, roztoczy się przed tobą nowa, szersza perspektywa tego, kim naprawdę jesteś, nie przypominająca obrazu, który wydaje ci się, że jesteś. Wtedy również przestaniesz się bać, co obudzi w tobie zapał do życia. Właśnie po to przyszedłeś na świat, aby ciągle, bez najmniejszej nawet przerwy, miał zapał i werwę, nieustannie czerpał radość ze swojego twórczego życia, bowiem w każdej sekundzie swojego życia coś tworzysz. Czy tego chcesz, czy nie? Czy jesteś tego świadom, czy robisz to zupełnie bezwiednie? Twórczość zaczyna się od myśli, ale czy jesteś świadom wszystkich swoich myśli? Oto dlaczego potrzebna jest świadomość. Żyjąc wciąż rozwijającym się twórczym życiem, osiągniesz dobrostan w każdej dziedzinie swojego życia. Dobrostan oznacza dobry stan we wszystkich, bez wyjątku, zakresach, a zatem w zdrowiu, finansach, związkach itd. Życie daje ci ku temu tysiące możliwości, ale to ty decydujesz, czy się na nie otworzysz, czy nie, i którą z tych możliwości wybierzesz. Nie przyszedłeś na ten świat jedynie po to, aby tutaj być, będąc jeszcze w świecie niefizycznym, w niefizycznej duchowej przestrzeni, zanim jeszcze przybrałeś fizyczne ciało, zaplanowałeś swoje życie w taki sposób, aby nie tylko móc sprostać nowym wyzwaniom, ale aby przede wszystkim czerpać z własnego życia wszystko to, co tylko najlepsze dla własnego rozwoju. Znałeś również i rozumiałeś wszystkie konsekwencje wynikające ze swoich narodzin oraz takich czy innych wyborów. O tym,
Jak w doskonały sposób można wykorzystać taką wiedzę, aby nam jak najlepiej służyła, napiszę w rozdziale o zaginionej cywilizacji. Koniec.